W sierpniu twój dom nagrzał się okropnie i gdy tylko się ochłodziło, co zrobiłeś? Wywietrzyłeś dom za wszystkie czasy. Nie myślałeś wtedy, żeby zmagazynować trochę tego ciepła, bo za chwilę zrobi się zimno? Witam. Z magazynowaniem ciepła w ścianach domu jest jeden problem. Wysoka temperatura w domu wpływa na nasze samopoczucie. Ja i moi domownicy lubią temperaturę w przedziale od 21 do 23 stopni Celsjusza. Gdy jest powyżej 24 stopni, określamy swoje odczucie jako gorąco, a powyżej 26 stopni jako bardzo gorąco. Gdy temperatura spadnie poniżej 20 stopni, mówimy, że już jest zimno. Bardziej też tolerujemy temperaturę powyżej 24 stopni, aniżeli temperaturę poniżej 20 stopni. Jakie ty preferujesz temperatury w domu? Podziel się z nami tą informacją w komentarzach. Czego zależy temperatura w moim domu w okresie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego? Zobaczmy, co działo się w dniu 7 września, czyli w całkowicie słoneczny dzień. Jak widzicie, w ciągu dnia temperatura wzrosła o 0,6 stopnia Celsjusza. Z tego 1/3 energii cieplnej przeniknęła dom przez ściany, a 2/3 przez odsłonięte okna. Dzięki odsłoniętym oknom udało się utrzymać temperaturę w domu przez dobę na takim samym poziomie. Gdyby okna były zasłonięte, temperatura w domu w ciągu doby spadłaby o 0,4 stopnia. W tym dniu średnia temperatura na zewnątrz w dzień wyniosła około 19 stopni, a w nocy trochę ponad 10 stopni, a średnio w ciągu całej doby było około 14 stopni Celsjusza. Zwróćcie zatem uwagę, że pomimo tak niskiej temperatury na zewnątrz, dzięki słońcu, udało się utrzymać temperaturę w domu przez dobę na poziomie ponad 23 stopni Celsjusza. A tak kształtowała się temperatura w domu przy pełnym zachmurzeniu w dniu 9 września. Jak widzicie, w ciągu dnia temperatura spadła o 0,2 stopnia, a w nocy o 0,3, co daje spadek temperatury w ciągu doby o 0,5 stopnia Celsjusza. Średnio w ciągu całej doby było wtedy na zewnątrz około 13 stopni Celsjusza. Zobaczmy teraz, jaka była temperatura w moim domu przed rozpoczęciem sezonu grzewczego w 2022 roku. Ze względu na panujące upały i bardzo ciepłe noce, temperatura w moim domu sięgnęła pod koniec sierpnia 26,2 stopnia. Gdy temperatura na zewnątrz spadła, zacząłem intensywne wietrzenie, by obniżyć temperaturę w domu do poziomu 24 stopni. Następnie dzięki słonecznym dniom udało się utrzymać temperaturę w domu powyżej 23 stopni do 9 września. Potem zdarzyły się 4 doby z całkowitym zachmurzeniem, które spowodowało ochłodzenie w domu do poziomu 20,7 stopnia. Następnie 4 dni były częściowo słoneczne, dzięki czemu udało się utrzymać temperaturę w pobliżu 21 stopni Celsjusza. W dniu 17 września przyszło ponowne całkowite zachmurzenie. Jedynym sposobem utrzymania temperatury w domu było włączenie ogrzewania, które powtórzono po 2 dniach. Jakie wnioski nasuwają mi się po przeprowadzeniu wyżej przedstawionych obserwacji? We wrześniu słońce pozwala mi utrzymać temperaturę w domu, ale nie pozwala mi jej podnieść. We wrześniu, gdy nie ma słońca, bez ogrzewania, mogę utrzymać temperaturę w domu na akceptowalnym poziomie, wykorzystując wcześniej zgromadzone ciepło. Dzięki ochłodzeniu domu pod koniec sierpnia tylko do poziomu 23,5 stopnia, sezon grzewczy u mnie w tym roku zaczął się 17 września. Utrzymanie temperatury w domu poniżej 23 stopni na początku września spowodowałoby włączenie ogrzewania o tydzień wcześniej. Na przyszły rok planuję, aby temperatura w domu pod koniec sierpnia wyniosła 25 stopni Celsjusza, co pozwoli jeszcze bardziej opóźnić pierwsze rozpalenie w kotle. Mój stary dom ma 40-cm ściany zewnętrzne i 30-cm ściany wewnętrzne. Ocieplony jest 10 cm białego styropianu. Posiada dwuszybowe okna z białymi roletami zewnętrznymi. Podniesienie temperatury w moim domu o 1 stopień wymaga dostarczenia około 55 kWh ciepła. Obniżenie temperatury z 25 stopni do 23 stopni w domu odpowiada zatem zapasowi 110 kWh energii cieplnej. Tyle mogę zaoszczędzić na ogrzewaniu kosztem mniejszego komfortu cieplnego pod koniec sierpnia i na początku września. Jeszcze większe nagrzanie ścian domu pod koniec sierpnia możliwe jest w przypadku przyjmowania domowników w tym czasie poza domem, np. na urlopie.
Nowe domy mają o połowę cieńsze ściany, za to grubsze ocieplenie. Można zatem powiedzieć, że nowy dom będzie bardziej się nagrzewać od promieniowania słonecznego przenikającego przez okna, ale bezwzględna ilość energii gromadzona w bryle domu będzie o połowę mniejsza. Im większy i starszy dom z ociepleniem, a także większa tolerancja domowników na wahania temperatury, w której przebywają, tym większe bezkosztowe możliwości zgromadzenia ciepła w sierpniu do utrzymania temperatury w domu bez ogrzewania we wrześniu. Co wy o tym myślicie? Jestem Sylwestro. Zapraszam do polubienia filmu i podzielenia się uwagami w komentarzach. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i oglądania innych moich filmów.